przed nami kolejna rocznica powstania styczniowego. I pomimo tego, że powstanie styczniowe wybuchło poza granicami zaboru austriackiego, gdzie na terenie tego zaboru właśnie jestem, a jestem w Rzeszowie, na terenie cmentarza, starego cmentarza w Rzeszowie, to pomimo tego, że powstanie nie dotyczyło tego zaboru, to i tak z Rzeszowa wielu młodych ludzi ruszyło do walki o stan styczniowy. Dzisiaj, przed dzień rocznicy, odwiedzę kilka grobów i pamiątkowych grób wszystkich powstańców styczniowych z terenu Rzeszowa. Jakub Holzer 1811-1893, czyli de facto przeżył powstanie styczniowe. Nie wszyscy mieli na tyle szczęścia, a byli to zazwyczaj bardzo młodzi ludzie, gimnazjaliści, między innymi Zbyszewski, Borelowski, kogo tutaj mam, którzy właśnie ruszyli do zaboru rosyjskiego walczyć w powstaniu styczniowym. Tutaj mamy też powstanie z 31. Posiewicz. Szukamy. Tutaj mamy 63. Aleksander Kraus, obywatel zastępca mistrza miasta Rzeszowa. Żołnierz Polski z 1863 roku. To na pewno zapewne walczył w powstaniu. Zresztą ułatwiają mi zidentyfikowanie tych miejsc te tabliczki. Przejdziemy się dalej w kierunku Wisłoka. Podejdziemy tutaj od głównej drogi. Przejdziemy się dalej, poszukamy. Strasznie wie. Podejdziemy do głównego grobu, gdzie są pochowane ciała powstańców. Niestety nie znam na tyle tego cmentarza, żeby móc zlokalizować groby wszystkich powstańców, którzy tutaj, styczniowych powstańców, którzy są tutaj pochowani. Natomiast faktycznie dla ułatwienia są tutaj postawione tabliczki z biało-czerwoną flagą oraz z rokiem powstania styczniowego. I w ten sposób będzie mi łatwiej zlokalizować te groby. A przejdziemy w tą stronę i na pewno już kierujemy się do mogiły zbiorowej. A tutaj widzę po lewej stronie również 63, 1863, a zaraz 31, 63. Jabłońska, Maria Jabłońska, Konstanty Nowczyński. Tutaj jest, widzę, Tadeusz Jabłoński. Jest to mogiła zbiorowa. Trudno powiedzieć, która z tych osób faktycznie, w tej chwili trudno mi jest powiedzieć, która z tych osób faktycznie walczyła w powstaniu styczniowym. No a bezpośrednim powodem wybuchu powstania styczniowego była tak zwana branka, czyli wcielenie na siłę do armii rosyjskiej młodych Polaków. O, wojska carskie i tamtejsze czasy to nie należały do naprawdę lekkich. Bardzo często osoby te nie wracały już. Jan Marcinkiewicz, uczestnik powstania 1860,
trzeci rok. Ile z tych osób nie wracało? Ile z tych osób wolało walczyć z Rosją, generalnie z zaborcą, niż być wcielonym na siłę do tej armii? A jeśli nawet uczestnicy tego powstania wracali, to często to były, wracali w bardzo złym stanie, jako inwalidzi. To osoby w tych czasach, w tamtych czasach pewnie, na pewno o tym się nie mówiło, ale osoby jako, na pewno osoby zniszczone psychicznie, zniewalane przez wiele lat. O tym, jak wyglądała służba w armii, w zaborze rosyjskim i w ogóle w zaborach, opublikuję bardzo ciekawy materiał z Srebrnej Góry, gdzie jest to bardzo fajnie i w klarowny, myślę, sposób wyjaśniane. Ale o tym, o Srebrnej Górze i zupełnie innym obszarze niż tutaj, obszarze galicyjskim, trochę powiem w innym czasie. W tej chwili przemierzam stary cmentarz w Rzeszowie w poszukiwaniu grobów powstańców styczniowych. Już zbliżam się do miejsca pochówków, takiego zbiorowej mogiły powstańców. Jakby już pod koniec tej wschodniej części tego cmentarza. O, zbliżamy się. Tutaj mamy mogiłę. Antoni Klus. Antoni Kluczowa. Nie kojarzę tych nazwisk. No i tutaj mamy zbiorową mogiłę. Nikiel Stanisław Lewitowicz Franciszek. Sąsiedzki Ludwik. Niestety tych nazwisk jeszcze nie kojarzę, ale to 100% byli powstańcy styczniowi. Jeszcze tutaj mamy mogiłę. Józef Grzeziński, Adam Zagórski. To byli zazwyczaj bardzo młodzi ludzie, gimnazjaliści. Wśród gimnazjalistów zrodził się zryw walki w powstaniu styczniowym. Pomimo, że to nie był ten zabór, tak i tak młodzież gimnazjalna czuła się w obowiązku walczenia o wolną Polskę i walczenia z najeźdźcą, z zaborcą. Ja jeszcze wykonam parę zdjęć i to by było na tyle ze starego cmentarza w Rzeszowie. Resztę na temat powstańców styczniowych możecie przeczytać u góry w zakładce, która teraz się pojawi. Ja was żegnam, do zobaczenia, cześć!